Jakiś czas temu w mediach zrobiło się głośno o mieszkańcu naszej gminy, panu Dariuszu Borowiaku, który jest niewidomym żeglarzem. Ale pan Darek, determinacją w dążeniu do celu, hartem ducha i odwagą, mógłby obdzielić niejednego pełnosprawnego. Dlatego 27. sesja Rady Gminy była okazją do uhonorowania pana Darka. Panie Darku, chciałbym w imieniu pani przewodniczącą, może chcielibyśmy razem tutaj z panią przewodniczącą panu podziękować za działalność, którą pan tutaj prowadzi, to znaczy chodzi mi o żeglarstwo. I powiem panu tak, ja jestem naprawdę pod wrażeniem, bo obserwując różnych innych ludzi, którzy mają wzrok i nie są w stanie po prostu panu w pewnych sprawach dorównać. No, ja gdy patrzę na pana, stwierdzam, że myślę, że to jest chyba niemożliwe. Często sobie tak mówię, żeby człowiek, który nie widzi, takich rzeczy dokonał. Nie wiem, czy pan Darek może ostatnio też mówił na ten temat, ale państwu powiem, że to nie są jakieś takie wyjazdy. Pan Darek wyjeżdża oczywiście, zdobywa różne części świata, ale jest to dla nich ciężką pracą. Oni tam nie siedzą i nie płyną sobie. Oni muszą wszystko, tak jak normalnie widzący człowiek, zrobić. Poznają ten pokład, wiedzą, jak się poruszać i wszystkie prace, różnego rodzaju prace fizyczne, oni tam wykonują. W innej sytuacji nie byłoby sensu takich wyjazdów. Ale pan Darek myślę, że jeszcze parę słów powie. Panie Darku, ja odczytam może list życzenia, które do pana skierowaliśmy. Z życzeniami dalszych sukcesów oraz wytrwałości w realizowaniu wszelkich projektów, pomyśli wiatrów oraz siły i konsekwencji w spełnianiu swoich żeglarskich i nieżeglarskich marzeń. Przewodniczący Rady Gminy Zofia Kochocińska i Gminy Kościelec Dariusz Kostrowski. Podejdziemy teraz tutaj do pana, panie Darku. Ja przekazuję teraz panu, proszę bardzo, te życzenia. Dziękuję. I życzymy tutaj dalszych razem sukcesów. Z całą radą. No, oczywiście dalszych sukcesów na pewno. Jeszcze, jakbyś tak wyszło, chcemy jeszcze przekazać taki prezencik dla pana. No myślę, że będzie bardzo, bardzo przydatny w pańskich wyprawach, no, żeby podkreślić, podsumować wyjazdy i no, promować również naszą gminę. Także bardzo proszę. Dziękuję. No, cieszę się, że gmina zauważa moje sukcesy. Rozszerzam swoją pasję, swoje marzenia, mimo to, że jest jakaś ta niepełnosprawność, chociaż ja staram się wszędzie podkreślać, że ja tylko nie widzę, bo wszyscy, to znaczy większość z nas ma w rodzinach, wśród bliskich osoby z jakimiś tam niedogodnościami życiowymi. No ale moje motto cały czas, że jest takie, że nie można się oglądać za siebie. Trzeba patrzeć to, co jest na bieżąco i iść do przodu, bo nic to nam nie da, że będziemy patrzeć za siebie, że dlaczego to ja, dlaczego kiedyś było inaczej, teraz jest tak. Tylko będziemy sobie głowę zatruwać takimi rzeczami i niepotrzebnie. Cieszę się, że tym, co robię, jestem inspiracją nie tylko dla osób niepełnosprawnych, jak i sprawnych ludzi, bo spotykam się na pokładach. Już obecnie tutaj pan wójt wspomniał o moich wcześniejszych wyprawach, kiedy brałem udział w różnych wyprawach żeglarskich w większym gronie osób z dysfunkcją wzroku, z Fundacją Zobaczyć Morze. I to też cały czas informacja, gdyby ktoś z państwa miał osoby z dysfunkcją wzroku, a chciałby spróbować, jak to jest na morzu, na dużym żaglowcu na początku, żeby się nie bać za dużo. Cały czas organizowane są corocznie rejsy z Fundacją Zobaczyć Morze. Jest połowa załogi sprawnej, połowa z dysfunkcją wzroku, także nie ma żadnych obaw. Nieraz ludzie odkrywają w sobie te pasje i potrafią powrócić do aktywności społecznej, nieraz zawodowej, kiedy zobaczą, że mogą robić praktycznie to samo, co osoby sprawne. Uczą się w kuchni, uczą się sprzątać, uczą się pracy przy żaglach.
I mówię, wiele osób całkowicie sprawnych ma wielki dylemat, że oni by się nie odważyli robić tego, co wiele osób już właśnie z niepełnosprawnościami. Cieszę się właśnie, że jestem doceniany. Na każdą wyprawę staram się ze sobą również zabierać baner z logiem, z herbem naszej gminy. Także tak pan wójt wspomniał, staram się podrzucać takie materiały, żeby gdzieś też w archiwum naszej społeczności były, żeby można było to śledzić i żeby, można powiedzieć, w całej Polsce ludzie widzieli, że nie tylko z dużych środowisk ludzi, ale z takich społeczności właśnie jak my, z mniejszych gmin, miasteczek, wsi, są tacy też właśnie, którzy potrafią drapać się po tych krabinach na różne szczyty. Oto ostatnio odbyłem trudny rejs, bo niektórzy Państwo mogą pamiętać, że właśnie gościłem na sesji po powrocie z przylądka Horns, można powiedzieć, żeglarskiego Monte Everestu. W międzyczasie już odbyłem następnych parę ciekawych rejsów. Ostatni sylwestrowy w ciężkich warunkach na jachcie 12,5 metra przy warunkach sztormowych 8-10 w skali Beauforta. No, rzucało na mnie jak upiną, ale szczęśliwie wszystko się udało i ja obecnie pływam już jako jedyna osoba z niepełnosprawnością wśród ludzi pełnosprawnych i też mnie to bardzo cieszy, kiedy po powrocie z takiego rejsu wielu ludzi, właśnie tych pełnosprawnych, ściska mi dłoń i mówi: słuchaj, ja już miałem w pewnym sensie dosyć, ale jak patrzyłem na ciebie, że jaki ty jesteś, kurczę, wyluzowany, no to głupio było powiedzieć, że mam dość. I to mnie cieszy i cieszę się, że mogę właśnie promować nasze to mówię, środowisko i osób niepełnosprawnych i tutaj właśnie mieszkańców naszej gminy. Cieszę się niezmiernie. Panie Darku, czy wyróżnienie od swoich, można by było powiedzieć, jest czymś wyjątkowym, czy to jest kolejne wyróżnienie? Kolejne, ale bardzo znaczące, bo jednak bądź co bądź zaznaczenie, że środowisko mieszkańców, gdzie mieszkam, tej miejscowości, gminy, docenia to, co robię, to jest też bardzo ważna rzecz. Bo tak jak zaznaczyłem wcześniej na sesji, to, że z dużych miast, z innych właśnie dużych miejscowości, czy na przykład z nadmorza ludzie dużo pływa, czy w górach ludzie się wspinają po górach, a tu z centrum Polski, z małej gminy, taką jaką nazywa właśnie gmina Kościelec, czy wieś Gozdów, w której obecnie mieszkam, to jest niesamowite, że właśnie ci ludzie również potrafią docenić to, co się robi dla środowiska i dla społeczności. Cieszę się niezmiernie, że mogę być inspiracją i przykładem dla innych pełnosprawnych, również osób, mieszkańców naszych. A my panu Dariuszowi życzmy pomyślnych wiatrów i stopy wody pod kilem.